Witam Cię, Luna. Dzień dobry. Mam do Ciebie pierwsze pytanie. Czym według Ciebie, czym dla Ciebie jest kobiecość? Ojej, kobiecość, wiesz co, to jest chyba coś bardzo szerokiego. Dla mnie kobiecość to jest przede wszystkim pełnia możliwości decydowania o swoich pragnieniach, preferencjach, zainteresowaniach, sposobie życia, sposobie definiowania siebie samej, wyborach i właściwie wszystkim, co się chce. Czyli dla mnie kobiecość to jest pełna wolność od i do. Najprościej mówiąc, to jest taki stan, w którym można wszystko i nic nie trzeba. Czyli nie trzeba być ani ładną, ani zgrabną, ani chudą, ani grubą, ani potocznie kobiecą, ani miłą, ani w drugą stronę. Wcale nie trzeba być wolną, ani dziką, ani na pokaz spełnioną. To jest taki stan, w którym można być, kim się chce. Robić, co się chce, jak się chce. Czyli według Ciebie atrybuty kobiecości nie istnieją? Nie istnieją. Dlatego, że kobieta może być piękna, zwiewna, w cudnej sukni, z rozpuszczonymi włosami, biegać po trawie boso i w tym się odnajdywać, bo akurat ma taką ochotę, i kobieta może biegać na strzelnicy z karabinem i uczyć się śledztwa na przykład. Kobieta może rzeźbić, może grać w piłkę, może być politykiem, może być aktorką, może być sprzątaczką, może być kimkolwiek zechce. Nie ma atrybutu takiego. Kobiecość to jest stan zgody na to, jaka jestem, na siebie samą. Zgodność i znajomość siebie samej. Jeżeli jest zgodność, to jest kobiecość. Jeżeli nie ma zgodności, to zawsze coś nie pasuje i szukamy na zewnątrz. Jak tą zgodność? Atrybutów nie ma. Jak tą zgodność osiągnąć? Co daje nam tą zgodność? Świadomość. Wiedza o sobie. Jak wiesz o sobie jak najwięcej i na to pozwalasz, to akceptujesz, to przyjmujesz, obojętnie jakie to jest, to się to zgadzasz. Czyli zgoda to jest mówienie tak, mówienie zapraszam. To tak jak otwierasz drzwi komuś, kto puka. Stoi za drzwiami sobie ktoś. I możesz otworzyć te drzwi i powiedzieć, dobra, pani do kogo? Do mnie, w jakiej sprawie, ale w ogóle o co chodzi? No dobrze, akceptuję, że pani przyszła, ma pani mój adres, ale właściwie... I nie ma gadki. Albo możesz otworzyć komuś drzwi i powiedzieć, ojej, przyszłaś, zapraszam, chodź wejść. Odsuwasz się w tym momencie z tych drzwi, żeby wpuścić, żeby zrobić miejsce. Jeżeli taka jest zgoda, to jest to zgoda i zaproszenie. Czyli zaproszenie tego wszystkiego, co w sobie znajdujemy. Dużo więcej niż akceptacja. Bo owszem, akceptuję to i tamto w sobie, w innych, no dobrze, no akceptuję, no bo nie mogę zmienić. No to jak nie mogę zmienić, ja akceptuję, bo muszę, to znaczy, że wcale nie akceptuję. A już tym bardziej się nie zgadzam i zapraszam. Czyli jeżeli my zapraszamy siebie same takie, jak jesteśmy, to dopiero wtedy się na siebie zgadzamy. Tak to wygląda z mojego doświadczenia, z mojej perspektywy. Jeżeli czegoś w sobie nie zapraszamy, to nad tym warto popracować. Nad wszystkim. Bo kobieta nie musi być jakaś, kobieta jest. Nie ma atrybutów kobiecości. To są rzeczy kulturowe, etniczne, religijne, społeczne, one ulegają zmianie. U nas atrybutem kobiecym będzie taka czy inna rzecz, ale jak pojedziemy na drugą półkulę świata, to tam będzie zupełnie inaczej. Czyli to jest zgoda na to, jakie jesteśmy naprawdę, na to, co zostaje, jak odrzucimy to, jak nas wychowano, jak nam powiedziano, że mamy żyć, myśleć, ubierać się, kochać. I pragnąć. Jeżeli to wszystko jest prawdziwe, szczere, to jest kobiecość. Taka, jaka jest. A kiedy Ty poczułaś się kobietą? Kobiecą? Ja jestem kobietą. Nie musiałam się czuć kobietą. Jestem kobietą. A kobietą kobiecą? Kiedy odkryłaś w sobie tą taką prawdziwą kobiecość, o której mówiłaś? Taką właśnie pełną zgodność? Nie musiałam odkrywać. Była. Kiedy ją sobie uświadomiłaś, kiedy poczułaś to, że to jest, że to cały czas było. Wiesz co, ja nie wiem, bo ja się nie stawiałam na tym. Dla mnie to było dość tak oczywiście oczywistego, jak to, że jestem, że żyję, że myślę, że serce mi bije.
było to po prostu coś, co jest. To, że jestem kobietą, no to taki mm-hmm. fakt oczywisty. Mm-hmm. To, że jestem kobieca, właściwie to mnie nigdy nie obchodziło, czy ja jestem kobieca, czy nie, bo mnie nigdy nie obchodziło to, co inny myśli o tym, jak to definiuje. Mm-hmm. Więc dla mnie zastanawianie się, czy jestem kobieca, czy jestem wystarczająco kobieca, dość kobieca, a może mm-hmm. na mało kobieca, to dla mnie nigdy nie był temat. Ja zawsze byłam sobą, więc mnie bardzo mało obchodziło, czy ktoś uważa, że jestem dość czy nie dość kobieca. Jeżeli to komuś nie pasuje, no to tam są drzwi. Dosłownie, więc stopniowanie kobiecości w sobie nigdy mnie interesowało. Taka kobieta, która... Bo są takie kobiety, które nie czują się kobieco w swoim własnym ciele. Brakuje, czego powinny szukać w sobie? Przede wszystkim zrozumienia, że nie są w ciele, a są ciałem. No bo jak są w ciele, to znaczy, że jestem ja plus jakiś dodatek w postaci ciała, jakaś maszynka, która ma działać, wyserwisowana, naoliwiona, oczywiście ładna. I tak naprawdę nas tu nie ma. Jeżeli kobieta jest w ciele, jeżeli kobieta mówi, że ma ciało, to znaczy, że nie ma z nim kontaktu. Dlatego, że kobieta i każdy człowiek tak samo przede wszystkim jest ciałem. Jeżeli jesteś ciałem, no to jesteś sobą. To czujesz, to myślisz, to pragniesz. Dlatego, że wszystkie bodźce, wszystkie emocje, wszystkie uczucia, energie, idee, marzenia, pragnienia, wszystko czujemy tak naprawdę dzięki ciału. Ciało przetwarza nasze myśli, ciało przetwarza emocje, ciało informuje nas o tym, co w nas się dzieje i bez ciała nie ma nas. Jakkolwiek próbują mówić różne religie duchowe, że ciało jest pojazdem dla duszy. Nie jest, ciało jest. Ciałem jestem, ciałem ty jesteś. W tym życiu, w tym świecie, z jakąkolwiek definicją duszy, boskości czy innych rzeczy, ciałem jesteśmy i fajnie jest od tego nie uciekać. To nie jest materia przejściowa, to jest to, co mamy w tej chwili. Mamy w tej chwili 100% życia i z tych 100% korzystać. Jeżeli czuję, że ja jestem tym ciałem, jeżeli akceptuję, jeżeli przyjmuję to, co jest, jakby wyrażam na to zgodę i w pełni jestem tym, co jest, i co zrobić dalej, jak już zaczynam czuć, że ja jestem tym ciałem i jak doprowadzić do tego, żeby w pełni tą kobiecość w sobie właśnie obudzić? Kobiecość, czyli co? Kobiecość to ty, taka jaka jesteś. Mhm. Znowu, definicja do kosza. Mhm. Bo twoje pytanie od razu kierunkuję. Mam obudzić kobiecość, czyli coś, czego nie mam. Mhm. Czyli wchodzimy od razu w przestrzeń tego, że mi czegoś brakuje, jestem niedoskonała, niesiaka, nietraka, bo muszę dopiero stworzyć w sobie, obudzić w sobie, znaleźć w sobie coś. Mhm. Czyli kobiecość to jest coś, co nie ma definicji. Kobiecość to jest coś. Ile jest kobiet, jest tyle jest kobiecości, tak. Bo każda z nas będzie inną. Każda z nas przede wszystkim jest kobietą, a więc jest kobieca. Z definicji swojego myślenia, poruszania się, wizerunku, jaki tworzy, sposobu myślenia, wszystkiego, wyrażania emocji, wyrażania, odczuwania uczuć. Jesteśmy kobietami, więc jesteśmy kobiece. Tak jak mężczyźni są mężczyznami i z definicji, z założenia są męscy, przy czym również każdy z nich jest zupełnie inny. Co nie znaczy, że nad tym coś zastanawia przecież. Nikt nie myśli o tym, czy ten facet jest wystarczająco, czy mniej, czy więcej męski, czy nie męski. Są różni faceci, są różnie męscy. Tak samo są różne kobiety, które są różnie kobiece. To nie jest coś, co mamy znaleźć, to jest coś, co jest. Mhm. Nam nic nie brakuje. To jest punkt wyjścia. Nie trzeba w sobie niczego odnajdywać, odszukiwać, bo to wszystko jest. Takie właśnie, jakie jest. Takie, jakie jesteśmy. Jesteśmy kobiece. Jedna jest taka kobieca, a druga jest tak kobieca. Mhm. I właśnie do tego punktu, żeby zdać sobie z tego sprawę, że to, jaka jestem, to taka jestem i taka być powinnam i w pełni powinnam jakby to właśnie akceptować, zgadzać się na to i po prostu być tą sobą, w jaki sposób do tego punktu dojść? Jeżeli właśnie jestem typową kobietą, która próbuje w sobie
jakby zmieniać pewne rzeczy, żeby być tym ideałem, który właśnie nazwano, że powinnam być taka, 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 taka. Jak z takiego punktu przejść do tego punktu, że nie muszę się do nikogo porównywać, że nie muszę być taka jak te ideały? Wiesz, przede wszystkim zrozumieć, skąd się wzięło pojęcie ideału. Pojęcie ideału współczesnego piękna wzięło się, bardzo upraszczając, mniej więcej w latach, w których rozpoczął się przemysł kosmetyczny, przemysł pielęgnacji ciała, przemysł plastyczny, chirurgii, tego typu rzeczy. Czyli na tym trzeba było zarobić. Czyli trzeba było sprzedać drogie szampony do włosów, trzeba było sprzedać drogie kremy, trzeba było sprzedać operacje plastyczne, czyli trzeba było znaleźć do tego sobie target. A kobiety szczęśliwe, spełnione w latach 60. na przykładzie chociażby z Ameryki Wolnej Miłości, które po prostu robiły co chciały i miały rewolucję seksualną i mogły, bo chciały inaczej, no to były średnim targetem, tak? Bo popatrzyłyby się na to, postukały w czoło i poszły się kochać do parku. Więc trzeba było powiedzieć kobietom w magazynach, w mediach, w gazetach, w tej chwili już w internecie, że one są wybrykowane. Że one są niewystarczające, że mają wyglądać jak ktoś. No a czy ktoś w to wierzy, czy nie, to jest wybór. Jeżeli kobieta wierzy w to, że musi wyglądać jak ktoś, no to w zasadzie to myślę, należy współczuć, tak? Dlatego, że to, co ja zawsze podkreślam, do znalezienia kobiecości, do znalezienia spójności w sobie, przede wszystkim trzeba myśleć samodzielnie. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie myśleć. Nie słuchać jak ten baran wszystkiego, co mówią, tylko myśleć. Po co ja mam być jak inni? Dlaczego ktoś mi mówi, że ja jestem nie taka? W ogóle kto ma prawo mówić mi, że ja jestem taka czy nie taka? Dlaczego ja tego słucham? Dlaczego ja kupuję gazety babskie z różnymi tego typu tekstami zamiast wziąć dobrą książkę? Po co ja tego słucham? Po co ja się tym kieruję? Przede wszystkim na to sobie odpowiedzieć. Dlaczego ja wierzę komuś, kto mi mówi, że jak ja nie będę miała włosów blond i nóg na 2 metry, to mnie nikt nie zechce? A dlaczego ktoś ma mnie zechcieć? Czy ja jestem daleko na sprzedaż? Mam czekać, aż ktoś mnie zechce? A kogo ja zechcę? Dlaczego ja kogoś chcę? Dlaczego kogoś nie chcę? Dlaczego kogoś pragnę? Dlaczego ktoś mi się podoba? Dlaczego boję się tego, że ktoś zapragnie, albo że ja zapragnę? To jest tak, że zgoda na siebie to jest niesłuchanie stereotypów innych. To jest wychodzenie z pudełka. Człowiek drugiemu człowiekowi nie podoba się dlatego, że jest ładny. Tylko dlatego, że między nimi jest coś wspólnego. Coś pięknego, coś, co zachwyci. Jeżeli zachwyca tylko wygląd, to taka relacja będzie miała bardzo krótki czas. Kobiecość to jest to, że każda z nas jest niepowtarzalna. Że każda z nas jest piękna, taka jaka jest. Wyjątkowa, jak diament. Nie ma drugiej takiej. Jeżeli wszystkie będziemy jak lalki Barbie, albo jak lalki muchane z taśmy, to życie straci sens. Piękno straci sens. I chodzenie do łóżka, kochanie się, budowanie miłości również straci sens. Bo nie będziemy czuć, tylko będziemy wyglądać jak coś. Bo już nawet nie jak ktoś. Widzisz jakiś związek właśnie z kobiecością, właśnie pomiędzy tym, jak czujemy się, co mamy w środku, właśnie na ile jesteśmy świadome tego, na ile jesteśmy po prostu sobą, a seksualnością? Czy to się przekłada jedno z drugim? Czy to ma związek, twoim zdaniem? To jest sedno każdego człowieka. To jest esencja naszej mocy. Nawet już niekoniecznie kobiecej, męskiej, po prostu ludzkiej. Seksualność to jest siła, dzięki której żyjemy, dzięki której oczywiście na ten świat przyszliśmy. Natomiast w takim szerszym wymiarze seksualność nie do końca oznacza seks. Energia seksualna to nie musi być energia erotyczna, może być, ale to kawałek, 20%. A seksualność dla kobiety to jest przede wszystkim odczuwanie,
To jest pełna obecność w sobie, czyli to jest moc, która nas ożywia, pobudza, zachwyca, pociąga, dzięki której czujemy, marzymy, pragniemy, rozwijamy się, dzięki której nasze ciała transformują, nasze umysły transformują. Czyli to jest moc, bez której byśmy po prostu umarły. To jest siła absolutnie, całkowicie niezbędna. Czyli jeżeli seksualności nie chcemy, nie lubimy, bo jest nie taka, nie siaka, bo jest wstydliwa, brudna, grzeszna, albo nie umiemy, albo się boimy, albo nie wiemy, co z tym zrobić, to tak naprawdę nie żyjemy. Dlatego żyjemy tego, co nas pobudza, napędza, co nas najbardziej ożywia. To jest siła, która jest najważniejsza dla każdego życia, dla każdej kobiety, dla każdego człowieka. Dla każdej osoby, która się identyfikuje jako kobieta również. To jest siła przede wszystkim, która jest naszą najlepszą przyjaciółką. Bez seksualności nie potrafimy się ani rozwijać, ani nasycać, ani przeżywać, ani tworzyć i samych siebie, i więzi, i bliskości, i relacji, niczego. To jest siła absolutnie pierwotna do tworzenia wszystkiego, czego zechcemy. Czyli bez seksualności nie będzie szczęścia. Nie będzie wspomnienia, nie będzie pragnienia. Nie będzie ukochania ciała, bo nie będzie czuł. A więc nie będzie przedstawiało wartości od strony takiej trochę gratyfikacji, że coś tam się dzieje fajnego w tym ciele i my to lubimy, więc trochę dzięki temu lubimy ciało. Seksualność to jest to, co nas ożywia, to, co nas pobudza. Bez tego wegetujemy. Skoro seksualność jest tak bardzo ważna, to dlaczego my to wypieramy? Bo posłuchamy tego, co nam ktoś mówi. Znowu, po raz kolejny wracamy do tego samego. I zawsze będziemy wracać do tego samego. We wszystkich pytaniach, we wszystkich poradach, we wszystkich poradnictwach, we wszystkich kobiecych warsztatach, tak naprawdę sednem jest to, że my pozwalamy, żeby inni dyktowali nam nasze życie. A tego nie musimy robić. To, na co ktoś pozwala, to na co którakolwiek z nas pozwala, to są decyzje indywidualne. To, że nas w jakiś sposób wychowali znowu, to nie musi być tak, że my mamy pod tym dyktandem należeć. My nie musimy tego słuchać. To, że ktoś nas wychował na takie czy inne, na grzeczne, miłe, uczynne, to wcale nie znaczy, że my takie mamy być. To, że nas ktoś wychował na dobre żony, to wcale nie znaczy, że musimy wychodzić za mąż. To, że nam ktoś powiedział, że nie możemy sobie robić dobrze, nie możemy się kochać same ze sobą, że nie możemy się kochać z taką ilością partnerów, partnerek, jaką mamy na przykład ochotę, to też jest nasz wybór, dlatego że my przede wszystkim jesteśmy ludźmi dorosłymi, mamy wolną wolę i nie musimy słuchać nikogo. Ani rodziców, ani jakichkolwiek duchownych, ani żadnych mistrzów, ani żadnych innych, którzy nam cokolwiek mówią, jak mamy żyć. Jeżeli ktoś nam mówi, jak mamy żyć, to bardzo szybko uciekać, dlatego że to jest hamowanie nas samych. Czy my się na to godzimy, czy nie, to tak jak mówię, to jest wybór. My też jak już tam wychowali, bardzo próbowali mnie wychować, na całe szczęście im się nie udało. Bo nie chciałam. Bo wymyśliłam sobie w wieku lat 15, jak będzie wyglądało moje życie, jak będzie wyglądał mój związek, moja miłość, moje relacje. Pomyślałam sobie, że zaraz, jak ja bym chciała, żeby wyglądało moje życie, z kim ja bym chciała to życie, co by tam miało być, jak ten związek miałby wyglądać. Stworzyłam profil, schemat tego, co bym chciała i on daleko bardzo odbiegał od związku zwyczajnego, bo przede wszystkim pomyślałam sobie, że mój związek ma być wolny i otwarty. Mamy się kochać, mamy sobie jak najbardziej ufać, ale w żaden sposób się nie ograniczać, czyli jeżeli którekolwiek będzie chciało, na przykład pójść do łóżka z kimkolwiek innym, to ma absolutną otwartość i pełne prawo. Bo dla mnie związek to nie jest posiadanie siebie nawzajem. To jest pozwalanie sobie nawzajem na wzrastanie, na rozwój w takiej formie, w jakiej to potrzebuję. Ja wymyślałam sobie, że ja nie chcę mieć na przykład zwykłego ślubu, ani w ogóle żadnego ślubu, bo mi nie potrzeba wiązać się formalnie i wiązać kogoś.
Ja sobie wymyśliłam, że moja miłość ma być głębokim spełnieniem, głębokim porozumieniem. A co tam dalej w tym się znajdzie, to jest dalej nasz wybór. I tak było. Tak jest, taki sposób żyję. Ja uważam, że każda kobieta, jakkolwiek to trochę dziwnie zabrzmi, ma obowiązek tworzyć własne życie samodzielnie. Właśnie w byciu spójnym ze sobą i w tym, jaki my mamy obraz tego, jak ma nasza seksualność wyglądać, to jak nasze życie ma wyglądać, w jaki sposób za tym podążać, jak nie dać się zwariować właśnie wszystkiemu temu, co jest dookoła nas, spowodować, aby właśnie to życie było takie, jakie my chcemy, żeby było. W jaki sposób ty to robisz? W jaki sposób ja to robię? Wiesz co, ja to robię w sposób... Skąd czerpiesz siłę do tego właśnie, żeby nie dać się zwariować temu, co się dzieje dookoła? Wiesz co, mnie chyba trochę napędza to, że ja mogę po swojemu. To jest tak trochę takie wrażenie zwrotne, że jak ja mogę robić po swojemu, to mnie to w jakiś sposób kręci. Daje mi to przyjemność, sprawczość, twórczość, decyzyjność, pogłębianie wysokiej wartości i wiele, wiele innych rzeczy, które troszkę właśnie w sposób uboczny są również tego benefitami. Widzisz, ja wychodzę z założenia takiego, że sama tworzę zasady, których chcę przestrzegać, stosować bądź nie. Ja wychodzę z założenia, że to, jak stwarzam swoje życie, swój świat, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa i moja odpowiedzialność. Czyli zasady nałożone z założenia nie dotyczą. Nie muszą mnie dotyczyć. Nie musi mnie dotyczyć ani wychowania, ani moralność, ani jakieś tam obrzędy duchowe, nakazy, zakazy, ani tak naprawdę nic, czego nie chcę. To jest punkt wyjścia. To, co mnie nauczyli, to, jak mnie wychowali, to, jak mi tam powiedzieli, że wypada, nie wypada, trzeba, należy, to z mety idzie do kosza. W całości. A gdyby każdy tak podchodził do życia? I wtedy mam pustą przestrzeń, mam miejsce, żeby w to miejsce stworzyć coś, co ja chcę. Czyli na przykład, jeżeli jakieś zasady z tych, które tam były, uznam, że są mądre, to je zostawiam. Ale nie dlatego, że ja je muszę przestrzegać, tylko że mnie one odpowiadają z takiego, takiego, takiego i takiego powodu. Czyli są moim wyborem, a nie czymś, co ja muszę, czy powinnam. Czegoś w ten sam sposób mogę nie robić. Bo uważam, że jest to głupie, bzdurne i właśnie dotyczy. To jest punkt wyjścia. Wymyślić sobie, na początek zrobić porządek właśnie w tym, co my powinniśmy, w co my wierzymy, że powinniśmy. Bo tak naprawdę nic nie musimy, nic nie powinniśmy. Możemy uwierzyć w to, że nas wychowali w sposób dobry i chcemy dalej w tym żyć, w ten sposób iść bezrefleksyjnie. Możemy sobie to pooglądać i wybrać z tego, co chcemy zostawić, co uważamy za sensowne, spójne, słuszne. Ale znowu, może się okazać, że tam jest 3/4 głupot. I wcale nie mamy ochoty jeździć na obiadek niedzielny, wcale nie mamy ochoty spędzać razem świąt, bo nie. Wcale nie mamy ochoty kończyć odpowiednich szkół, czy mieć jakichkolwiek odpowiednich zawodów, czy w odpowiedni sposób szukać partnera, wychodzić za mąż. Bo my możemy mieć zupełnie inny pomysł na to. My możemy chcieć jechać na przykład do Korei i przytulać pandy. My możemy chcieć jechać na jakąkolwiek piękną wyspę i robić coś. My możemy wcale nie chcieć być chirurgiem, być nauczycielką, być kimkolwiek, kto będzie miał poważanie tak zwane, tylko możemy chcieć robić coś zupełnie innego w to miejsce. I to, czy to się podoba ludziom, czy to się nie podoba ludziom, którzy nas wychowali, czegoś tam nauczyli, sorry, ale jest nieistotne, bo to jest nasze życie. Czyli na początek wyrzucić to wszystko, czego nie chcemy. Nawet jeżeli są to rzeczy wydające się za oczywiste, no bo tak robią wszyscy, bo tak jest. Nie ma tak jest.
Jeżeli o czymkolwiek myślisz, że tak jest, tak się robi, to tutaj się zatrzymaj. Obojętnie czego dotyczy. Jeżeli o czymś myślisz, że tak jest, tak się robi, tak trzeba, no tak jest, to znaczy, że robisz to bezrefleksyjnie. Bo może wcale tak nie jest i wcale tak być nie musi. A jeżeli tak być nie musi, bo tak nie chcesz, to do kosza i na to miejsce stwórz sobie to, co chcesz. W ten sposób się to robi. Po kolei z każdą rzeczą. Przemyślanie, zaplanowanie. To, co chcemy, to, co czujemy. To jest trochę tak, że bardzo często uczą nas w różnych tam strefach rozwoju, że my musimy myśleć sercem, że musimy czuć to, czego chcemy. Jest to prawda, ale to jest półprawda. Dlatego, że oprócz czucia tego, co chcemy, jeszcze musimy myśleć o tym, czego chcemy, jak to zrobić. Miłość i czucie bez umysłu jest bezrefleksyjne. Tak potocznie się mówi, że miłość człowieka ogłupia. W pewien sposób tak. A jeżeli dołożymy do tego umysł i takie właśnie myślenie, planowanie, to mamy szansę w racjonalny, sensowny sposób stworzyć to coś, co czujemy, czego pragniemy. Czyli wyrzucać to, co jest wyuczone. I na to miejsce tworzyć to, czego chcemy w każdym, jakimkolwiek temacie. I w temacie kobiecości, i w temacie każdym, seksualności. Każdym, absolutnie każdym. Nawet tego, co masz w domu, jak masz urządzone, bo wcale nie powiedziane, że sufit ma być biały. Wszystko. Wszystko robić tak, jak chcecie. Tworzy swój świat od początku do końca, od A do B, od B do Z. Kochać się tak, jak chcecie. Jeść to, co chcecie. Pić kawę z takiego kubka, jak chcecie. Nie dlatego, że się... a nie w taki sposób, że się pije ze szklanki na przykład, jak w wielu domach jeszcze. Używać takich sztuczców, jakie chcecie. Jeść z takiej miski, jakie chcecie. To nie musi być talerz do zupy. Nie szkodzi, że tego nie akceptują na przykład rodzice. To są banalne przykłady, ale do życia wzięte. Bo ma być taki koniec. Bo się robi taki koniec. Nic się nie robi taki koniec. Nic ani jednej rzeczy się nie robi takiej, jakie jest taki koniec, tylko się robi tak, jak się chce. Bo większość kobiet, czy generalnie większość ludzi, że jest takim przeświadczeniem, że właśnie oni wiele rzeczy muszą, dlatego że właśnie weszli w pewną rolę. Na przykład wezmę punkt widzenia kobiety, bo jesteśmy kobietami, tak? Jestem żoną, więc powinnam być dobrą żoną, robić to. Czyli mam się zgadzać z mężem, mam przygotowywać posiłki, mam sprzątać w domu, mam dbać o męża, mam wieczorem jeszcze mieć ochotę i siły na seks, mam dbać oczywiście, żeby jemu się podobać, mam... No i trzy kropki, to teraz to wszystko do kosza. Nie masz być dobrą żoną. Masz, jeżeli chcesz oczywiście, musisz sobie znaleźć mężczyznę bądź kobietę, z którym będziesz chciała dzielić życie. To znaczy pasję, radości, namiętności, zainteresowania każdą chwilę. A jak będzie wyglądał wasz związek? To jest wasz pomysł na to. On to samo też niech wyrzuca wszystkie powinienem, trzeba, tak wypada do kosza i usiąść zastanowić, jak my chcemy, żeby wyglądało nasze życie, nasza relacja. Bo może się okazać tak, że ty nie cierpisz gotować, a on nie ma czasu. Ale macie na tyle dużo pieniędzy, że sobie po prostu na przykład skądś tam zamawiacie co jakiś czas. To nie musi być stereotyp w żaden sposób. To ma być takie, jakie wy chcecie. Żebyście wy byli w tym szczęśliwi, żebyś ty była szczęśliwa. Jeżeli mąż jest ważniejszy w tym związku, co bardzo często niestety wciąż jest, pokutuje z wychowania naszych rodziców, naszych dziadków, że bardzo, bardzo często w ten sposób, że matka skakała dookoła pana męża, bo on po sobie nawet talerza nie wyniósł do znowu, no to jest dramat. To jest dramat i z tego dramatu bardzo fajnie schodzić w coś, co my chcemy, bo tak według mnie relacja nie powinna wyglądać, bo to nie jest relacja, tylko to jest służalczość, to jest wykorzystywanie, to jest używanie. Jeżeli jedno jest gdzieś tam wysoko, bardzo w domu, a drugie jest w pozycji służącej dosłownie, no to chyba, że jest na to oczywiście ufna zgoda, tak? Ale naprawdę prawdziwa zgoda, nie wynikająca z tego, że tak właśnie trzeba.
to wtedy jest to, to są to bardzo często przeróżne formy przemocy, bo kobiety nie mają ani czasu dla siebie, ani możliwości pomyśleć, że właściwie to chciałyby inaczej żyć. I że z tym facetem by chciała coś zupełnie innego robić, mhm. zupełnie w inny sposób. Ale jeżeli z założenia, mając lat 20, wychodzą za mąż za siebie i nie mają pomysłu na siebie, nawzajem, na siebie osobno, no to się kończy tak, że odtwarzają role, które im się wydaje, że są słuszne. A odtworzenie roli nigdy nie jest słuszne. Mhm. Nie można być rolą, trzeba być sobą. Oczywiście mamy wizerunki społeczne, prywatne, publiczne gdzieś tam, no bo są potrzebne. Natomiast odtwarzanie ról nie jest rolą, a nie życiem. A za rolę niestety nikt nie płaci. Żyć po swojemu. Mhm. Do tego potrzeba odwagi i pasji, żeby realizować to, co się chce. Żeby myśleć, znajdować, co ja chcę, czym ja chcę się interesować, czym ja chcę się zajmować, co mnie kręci, co mnie podnieca, co mnie napędza, co mnie ożywia, co ja bym chciała w łóżku właściwie, jak ja bym chciała. Mhm. A jak nie wiem, to się nauczyć. Mhm. Czym jest tak naprawdę energia seksualna? I jak ją w sobie wzniecać coraz bardziej? Bo ona napędza całe życie. Wiesz, ona jest, tylko jest nieświadoma. Mhm. Gdyby nie płynęła, to by się mała. Mhm. Energia seksualna to jest moc. To jest nasze drugie serce. Mhm. Jedno serce to tutaj to, które pompuje krew i ożywia ciało. A drugie serce to tu na dole, nasze drugie serce, które daje całemu organizmowi, całemu ciału energię. Czyli ono również ożywia to serce tutaj. Nasyca energią krew. I żeby to wszystko działało w sposób właśnie ożywiony. Najprościej trafiać do energii seksualnej przede wszystkim budując kontakt ze swoim ciałem, ze sobą. Czyli ucząc się przyjmowania, przeżywania, czucia, kontaktu z uczuciami, z emocjami i ukochania ciała takiego, jakie mamy, takie, jakim jesteśmy, bo jest najlepsze, jak jest, dlatego, że jest czujące. Ciało to czucie, a czucie to życie, a życie to przyjemność. Człowiek żyje dla przyjemności, a kobieta szczególnie. I tego należy się trzymać, to taki wyznacznik życiowy. Mógłby z tego wyjść, że my żyjemy dla przyjemności, dlatego, żeby rozwijać się w przyjemności. Spełniać się w przyjemności, pracować w przyjemności, wracać do domu w przyjemności. Nie w obowiązku, że trzeba jeszcze to i to i to i to i to i jeszcze pana męża obsłużyć. No bo to nie te czasy, już wtedy na całe szczęście, już tak nie musimy. Życie ma być tym, co jest przyjemne, bo jeżeli jest nam przyjemnie, to my poszerzamy możliwości tego przyjemne, czyli możemy jeszcze więcej, jeszcze głębiej. Bo właściwie nikt nas nie uczył, że seks ma być przyjemny, tylko nas uświadamiano, że seks kończy się ciążą i uważaj, bo zajdziesz w ciążę. No tak. A nikt nie mówił my o tym, tak, że to będzie przyjemne. A to ma być przyjemne, to jest po to, żeby było przyjemne, a czy będziemy w ciąży, czy nie, to jest nasz wybór. To nie jest obowiązek bycia w ciąży po seksie, niestety tak się dzieje, no. Powinien być jakiś pstryczek, żeby może tego było gdzieś tam zamknąć i właśnie, i otworzyć na życzenie. Ale tak, seks przede wszystkim to jest przyjemność. Jest najgłębsza przyjemność, jaką możemy dać sobie same. To jest najgłębsza przyjemność, jaką możemy dać komuś. To jest najgłębsza przyjemność, jaką ktoś nas może obdarować. Seks jest dla radości, dla przyjemności, dla spełnienia. A to, czy on będzie w związku, czy w wielopartnerskim, czy monogamicznym, czy w takim, siakim, czy różnym innym. Co tam się w tym seksie będzie działo, czyli czy będziemy chcieli pod kołdrą, czy gdziekolwiek, publicznie, niekoniecznie legalnie, czy w jakikolwiek inny sposób będziemy chcieli tam to zaspokojenie swoje znajdywać, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ma być to zgodne z nami, ma być to spójne z nami, ma być to dla przyjemności, dla radości, dla relaksu, dla poznawania siebie, dla czucia siebie głębiej. Jak ktoś ma ochotę, może być to modlitwą, może być to właśnie tantrą, może być to czymkolwiek. Ma być zgodne, ma być wspólne. A czym jest tantra? Bo tak dużo dzisiaj się o niej mówi, a tak naprawdę tak mało ludzi o niej wie. Czym ona naprawdę jest?
A to widzisz, zależy jaka tantra. To zależy, dlatego że tantra źródłowa jest czymś zupełnie innym, również w swojej wielości form. I tantra zachodnia też jest czymś innym, także to zależy też. Generalnie jest to system bardzo, bardzo stary, pochodzący z Indii, który mówi o tym, że życie powinno być modlitwą. Życie spełnione, nasycone, piękne, pełne. Takie życie jest modlitwą. Dlatego, że każdy moment takiego życia możemy ofiarować Bogu. I dzięki temu również seksualność możemy ofiarować Bogu. I staje się to święte, staje się to sakramentem. Modlitwą, nie o coś, a w podziękowaniu za to, co jest. Wdzięcznością. Tantra to jest system, który pozwala spotykać, znajdować siebie takimi, jakimi jesteśmy. I to wielbić, to w sobie czcić, to w sobie rozwijać. To jest system, który mówi o tym, że nie ma rzeczy złych, nie ma rzeczy niegodnych, nie ma rzeczy właśnie, których nie wypada, które są wstydliwe, nieakceptowalne, czy jakieś tam wszelkie to nie. To jest system, który mówi, że wszystko, co czujemy, wszystko, jakie, jacy jesteśmy, jest takie, jakie być powinno, skoro jest. Jest potrzebne, to jak odcienie. I tego tantra uczy, żeby umieć siebie w tym przyjmować, znajdować, zachwycać się i tego używać. Czyli nie ma złych emocji, nie ma złych skłonności, nie ma również złych popędów. Wszystko jest ludzkie, wszystko jest naturalne. Tylko pytanie, co my z tym robimy? Czy to wypieramy, czy uczymy się tego używać, czy uczymy się robić to w jakkolwiek dobrym celu, czy zamiatamy pod dywan i udajemy, że tego nie ma. To nie jest transformowanie cienia czy różne rzeczy w jasność. To jest zrozumienie i przyjmowanie, że wszystko jest potrzebne, wszystko jest informacją o czymś dla nas. Czyli taki system zgodności i bardzo głębokiej znajomości siebie. I jest seksualności, i energii, i pragnień, i potrzeb, i sfery cienia, i wszystkiego, co mamy. Ścieżka dla odważnych. Ale piękna ścieżka. No, piękna. Bardzo piękna. Bardzo piękna, wymagająca odwagi i zgody na takie naprawdę umiejętności, dlatego że to, co znajdujemy w sobie, no, nie zawsze jest tym, co byśmy spodziewali. Tam można spotkać dużego smoka i dużego wilka i nie daj Boże przed nim uciekać. Jeżeli mówiłyśmy właśnie o tym nakręcaniu tego ideału właśnie kobiecości, że kobieta powinna wyglądać tak, 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 że kobiecość to jest to, jakby nadawanie terminów, nadawanie nazew konkretnym postawom, temu, jak my powinnyśmy się czuć same w sobie, tak? W swoich własnych ciałach. I dokładnie tak samo jest z seksualnością. Że też właśnie nam wszyscy nakazują, w jaki sposób ta seksualność powinna wyglądać. I właśnie oceniamy to, że to jest złe na przykład, że ja chcę takiego seksu. A co jest złe? No na przykład, że jest złe, że na przykład mam ochotę kochać się z dwoma mężczyznami, albo na przykład, że mężczyzna ma ochotę kochać się z dwoma kobietami, albo że jest to złe, że na przykład kocham się poza związkiem, tak, małżeńskim, albo że, no właśnie, no bo ktoś to przyjął, że to jest złe. No i co z tego? Tak po prostu, co z tego? Co z tego, że ktoś uważa, że to jest złe? To jest problem tej osoby, nie mój, nie twój. Jeżeli decydujesz za siebie, no to co za różnica, to co myśli. Mm-hmm. To trochę na tej zasadzie. Mamy takie prawodawstwo w Polsce, ale w Chinach mają inne. Nie obchodzi nas prawodawstwo w Chinach. Mm-hmm. Tak. To, co tutaj nam mówią, też nas nie do końca musi to obchodzić. Musi to dotyczyć, wiesz, to jest trochę jest tak, zestaw reguł, jest zestaw zasad, według których każdy z nas postępuje. I teraz wiesz, no, jeżeli wszyscy zaczną robić to, co chcą... No to super. To będziemy mieli anarchię. A no poważnie, jeżeli wszyscy zaczną robić to, co chcą, zaczną robić to mądrze, to będzie mi się dużo lepiej żyło. Mm-hmm. Wiesz, to nie znaczy, że trzeba zaraz... No ale właśnie, mądrze, co to znaczy mądrze? I kogoś tam krzywdzić, oczywiście, że nie. Natomiast robić to, co chcemy, widzisz. No,
co jest złego w tym, że ktoś będzie miał dwie kochanki w jednym momencie, bądź dwóch facetów, bądź będzie miał jakiś fajny seks, o którym marzy, który jest, nie wiem, komuś tam się innemu nie podoba. No i co z tego tak naprawdę? Przecież to jest twój seks, to są twoje marzenia, jeżeli ci dwóch partnerów, czy dwie partnerki, czy ktokolwiek inny wyraża to zgodę i też o tym marzy, to robisz coś dobrego, coś fajnego, coś pięknego. I co za różnica, że komuś to się nie podoba? Mhm. Jednym się nie podoba, że inni jedzą mięso, inni się podoba, że inni nie jedzą mięsa i co za różnica? Żadna różnica. I tak każdy je co chce. Mhm. Tak samo z seksem. To, czego chcecie, to jest nadrzędne. Dopóki jest zgoda wszystkich zgromadzonych w tym temacie, dopóki jest zgoda tych wszystkich, którzy to robią, cokolwiek robią, jest okej. Nie ma złego seksu. Bo seks nie jest zły, nie bywa zły. Jeżeli jest zgodność, jeżeli jest akceptacja wszystkich, jeżeli wszyscy mówią tak, to robi co chcecie. A tak jest wtedy, kiedy jest tak. Jeżeli jest nie wiem, to znaczy nie. To znaczy, jeżeli ktokolwiek pyta, czy masz na coś ochotę i ty mówisz nie wiem, to znaczy, że nie masz. I w drugą stronę, jeżeli ty pytasz kogokolwiek i ktoś mówi, że nie wie, to znaczy, że nie ma, bo nie ma entuzjastycznego tak. Mhm. Możecie spróbować, natomiast jeżeli dane jest nie wiem, to poczekajcie, aż będzie tak. Okay. Nie ma złego seksu. Można używać jego w zły sposób. Ale sam sobie jest piękny, jest boski, jest święty. Bez względu na to, co inni o tym myślą. Nie ma znaczenia, co inni myślą. Inni i tak zawsze będą myśleć coś innego niż wy, inni i tak będą oceniać w taki czy inny sposób i nie ma to żadnego znaczenia. Nie warto tym się przejmować, nie warto tego słuchać. Owszem, jeżeli czyjąś opinię cenimy, to możemy jej wysłuchać, ale to nie znaczy, żeby ją robić. Możemy ją ewentualnie wziąć pod uwagę. I możemy odrzucić. Mamy żyć tak, jak chcemy, tak, jak pragniemy. Nie tak, jak chcą narzucić nam inni. A już tym bardziej w seksie. To jest sfera całkowitej, bezwarunkowej wolności. To jest sfera, która w ten sposób prowadzona daje boskość, daje oświecenie, daje szczęście. To jest sfera, której się należy jak najwięcej wolności, jak najwięcej prawa do samorealizacji. Nie ma złego seksu. Są tylko źli ludzie, którzy próbują go innym zabronić. Teraz jeszcze mam pytanie. Dlaczego zgodziłaś się na ten wywiad? Bo lubię mówić. Mm-hmm. Bo sprawia mi to przyjemność. Tak po prostu. Bo lubię mieć świadomość tego, że sobie tutaj jakoś porozmawiam i też tego posłucham. I też to obejrzę. Zgodziłam się bardzo prosto, dla przyjemności. A ja ci bardzo za to dziękuję, że się zgodziłaś. Ja też dziękuję.